Zobaczmy, co się trafiło. O, mamy naprawdę niezłą passę. Witajcie w drugim już unboxingu LEGO Minifigures DC. LEGO DC Minifigures unboxingu. Dzisiaj zostało nam bodajże 6 paczuszek, które będziemy razem otwierać. Zobaczymy, co mi się trafiło i czy warto było inwestować w taką zabawę. Nie przedłużając, zapraszam Was na unboxing. No dobra, mamy przed sobą 6 paczuszek, 4 z serii LEGO DC Super Heroes i 2 z serii LEGO Batman Movie. I jest tak na razie ostatnia partia tych paczuszek, które zakupiłem. Już druga. Pierwszy opening mamy ze sobą. Jeżeli jesteście ciekawi, co znalazłem w poprzednich 6 paczuszkach, to link do tego filmiku znajdziecie gdzieś tutaj na górze. Zaraz się powinien wyświetlić. Całkiem sporo z tych figurek brakuje mi jeszcze do kompletu kolekcji. Trochę już nie mogę się doczekać, więc biorę się za otwieranie. Na pierwszy ogień weźmy sobie może paczuszkę z serii LEGO DC Super Heroes i możemy brać się za rozpakowywanie. Te same sprawdzone nożyczki co ostatnio. Obcinamy górę paczuszki. Nie będę zaglądał do środka, zdam się na łód szczęścia. Wy zobaczycie również ze mną, co się trafi i jak widać szczęście nam tym razem zdecydowanie nie dopisało. Pierwsza paczuszka, pierwszy duplikat Aquaman. Nie będę go nawet w tym momencie dokładnie omawiał. Jeżeli jesteście ciekawi, jak dokładnie wygląda ta figurka, raz jeszcze zapraszam Was do poprzedniego filmiku. Nie jest to zła figurka, ale mogło być lepiej. Natomiast zobaczmy jeszcze, co możemy trafić z tych paczuszek. Jak już mówiłem, 16 figurek. Pierwsza Mr. Miracle, The Wonder Woman, Aquaman, Stargirl, Sinestro, Cheetah, Superman, Green Lantern, Cyborg, Batman, którego bardzo bym chciał, Huntress, Metamorpho, Joker, Bumblebee, Flash i Batmite. I tak prezentuje się cały line-up figurek z tej kolekcji i bierzemy się za dalszą część. Tym razem figureczka z Batman Movie. Otwieramy paczuszkę i zobaczmy, co tam się trafi. O, i tym razem wreszcie dopisało nam szczęście, bo udało się wyciągnąć Batmana. Batmana w wydaniu, które nazwane tutaj jest Catmanem. Ja go sobie zaraz szybciutko złożę. Fajne bardzo kły, które przypominają mi trochę Wolverina. Nakładamy je na te łapki, tylko trzeba jeszcze się zorientować, od której strony. Tak chyba będzie dobrze wreszcie. O, tak prezentuje się ona finalnie. Oczywiście zapomniałem o założeniu pasa. Bardzo fajna figurka, fajne printy. W ogóle śmiesznie bardzo wygląda. Zobaczmy sobie, co jeszcze możemy trafić. No i oczywiście figurka, na którą liczę, a której jeszcze nie trafiłem. Glam Rock Batman, jeżeli się nie mylę. Naprawdę mega fajna figurka. Szkoda, że się nie udało jej trafić. Przypomina mi to jeszcze raz o tym pasie. Tak prezentuje się figurka w całej okazałości. Bardzo fajnie, bardzo klimatycznie. Jestem z niej zadowolony. Będzie się fajnie prezentować w kolekcji. A my zabierzmy się za kolejną paczuszkę. Tym razem przypada nam LEGO DC Super Heroes, bo robimy to na zmianę. Znowu ciach i zobaczmy, co się trafiło. O, mamy naprawdę niezłą passę. To jest ta jedna figurka, o której mówiłem Wam już wcześniej, że chcę ją trafić z tej serii LEGO DC Super Heroes. Figurka Batmana. Batmana w tym oryginalnym stroju z pierwszego wydania Detective Comics, w którym Batman się pojawił. Premiera tej postaci. Z lat, jeżeli się nie mylę, 30. Więc klasyczny strój. Szare ubranko, różowe rękawiczki. W ogóle fajna bardzo pelerynka tutaj jest do tego dodana. Dwa batarangi. Ciekawy. Zupełnie inny niż te nowoczesne hełm. Tak jak już mówiłem, te batarangi też w kolorze niebieskim, a nie czarnym. Bardzo fajnie to się zaczyna prezentować. Mam jeszcze tam gdzieś tą linkę. Zróbmy sobie cięcie i przejdźmy od razu do gotowej figurki może. O, tak się prezentuje na tym klocuszku podnoszącym ją trochę. Ekstra pelerynka, bardzo mięciutka, fajna, wycięta. W
fajne te rogi, uszy figurki. Trochę gubię fokusa. Widzicie detale na stroju, printy na torcie, na nogach. Mega naprawdę fajnie to się prezentuje. No dobra, zostały nam trzy paczuszki. Myślę, że Batmana chyba sobie zostawimy. Ciężka decyzja, ale chodźmy, weźmy się za to DC Super Heroes. Zobaczmy, co tam się trafiło. Dobra, co trafiliśmy? Zaraz się dowiemy. Próbuję zmacać, ale chyba nie mam pomysłu. Aha, no, figurka nie jest zła, bo to oczywiście Superman, ale już taką mam, więc nawet nie będę jej składał. A wam pokażę tą z poprzedniej paczuszki. O, prezentuje się tak, bardzo fajnie, starannie wykonana, fajna fryzurka, ten loczek daje dużo klimatu, pelerynka też jest niezła. Generalnie figurka fajna, ale jestem trochę zawiedziony, że trafiłem duplikat. Jedziemy dalej. Tym razem zróbmy sobie tego Batmana, The Movie. Zobaczmy, co się trafi, oby nie duplikat. No i wykrakałem. To również figurka, którą wyciągnąłem ostatnio z paczki. Tutaj zresztą ją widzicie. No, tak jak poprzednio, odkładam tą figurkę do blisterka, zaraz ją zakleję i zobaczymy później, co z nimi zrobimy. A nam zostaje ostatnia paczka do otwarcia. Paczka z LEGO DC Super Heroes. Więc ją sobie tutaj poza kadrem otworzę i trzymajmy kciuki, żeby znowu nie wpadł żaden duplikat, bo już mieliśmy trzy w tym otwarciu. No i się udało. Nie jest to duplikat, mimo że trafiliśmy Jokera. To jest to Joker w innym wydaniu. Joker z watą cukrową, myślę, można powiedzieć. Czy innym tego typu akcesorium. To wata cukrowa sprawia mi trochę problemów ze złożeniem, ale myślę, że się uda. Ja już sobie doczytałem przed otwarciem tej paczuszki, że jest to wygląd Jokera wzorowany na kostiumie z The Dark Knight Returns. Bardzo fajna w ogóle linia fabularna w uniwersum Batmana. Ten wygląd postaci Jokera też jest spoko. Tu sobie załóżmy głowę, fajne włoski. Taki biały garnitur, on tutaj też ma niezłe akcesoria. Zastanawiam się, jak go tutaj złożyć całościowo. No, widzicie, tutaj ma kartę z Jokerem, oczywiście. Podstaweczkę, tą watę cukrową, którą zaraz postaramy się włożyć mu do ręki. Prawie jak buzdygan. No i tak. Jak widzicie, 6 paczuszek, 6 figurek. Jestem średnio zadowolony, głównie z tego względu, że trafiły nam się 3 duplikaty. Superman, Joker i Aquaman to figurki, które już wcześniej miałem. Oczywiście to są bardzo fajne figurki i znani bohaterowie, no ale wiadomo, zawsze lepiej nie trafiać duplikatów. Superman w wydaniu bardzo przyjemnym, dwie twarzyczki, fajna fryzurka, miękka pelerynka, Joker z The Dark Knight Returns, spoko kostium, fajne akcesoria, Joker w wydaniu więźnia Arkham Asylum też jest ok. Batman to naprawdę świetna figurka, w ogóle dwa Batmany, które nam się trafiły, obydwa są bardzo fajne, ten wzorowany na oryginalnym kostiumie. Catman, czyli fikcyjne wydanie Batmana z LEGO Batman Movie oraz Aquaman, nie w wydaniu tym ostatnim, najnowszym z filmu z Jamesem Momoą, ale też całkiem spoko figurka. Dzięki wam, moi drodzy, że staliście ze mną aż do tej pory, że przeżywaliście ze mną te katusze wyciągania duplikatów figurek, ale też tą przyjemność ze znalezienia tutaj dwóch Batmanów i bardzo fajnego Jokera. Znowuż
fajna zabawa, tym razem jestem troszeczkę bardziej rozczarowany, ale naprawdę czuję się wkręcony, więc te figurki na pewno się jeszcze pojawią. Mam jeszcze kilka typów z Glamrock Batmanem na czele, które chciałbym wyciągnąć. No i dawajcie znać, czy wy też się bawicie w takie losowe kupowanie figurek. Jeżeli tak, to co tam ciekawego trafiliście? Podzielcie się swoimi zdobyczami. A jeżeli ten filmik wam się podobał, to jak zwykle bardzo was proszę o zostawienie lajka, suba, o pozostanie ze mną na tym kanale trochę dłużej, bo oszykuję dla was inne ciekawe materiały związane z LEGO, jak i z uniwersum DC, Marvela czy Star Warsów. Dzięki wielkie, cześć i do zobaczenia.